Cześć, tutaj Terenia TV, Fundacja Wyjątkowe Życie i Frame Running, Terenia Klub Wrocław, a ze mną... Nathan Doliński. Nathan, powiedz mi, na co dzień jak ty się poruszasz? Na wózku. I są jeszcze jakieś inne metody twojego poruszania? W domu na czworakach. To ile już trenujesz? Około miesiąc. Nathan, dobra, ale słuchaj, jeździsz na wózku tak. I jeździsz teraz na rowerze. Powiedz mi, w ogóle, na czym polega u ciebie problem, jeśli chodzi o ruch? Nie chodzę. Fajnie. Dobra, a dokładnie. No i taki jest Nathan. No, ja zauważyłem, że ten sport daje ci możliwość takiego pionowego ruchu, podobnego do takiego, jak ludzie, którzy normalnie chodzą, prawda? Ale z tego, co widzę, nie jest to łatwe też dla ciebie. Też nie. Nathan, to może tak, żeby wszyscy wiedzieli, bo tak, poruszasz się na wózku, a tutaj poruszasz się za pomocą roweru, który jakby umożliwia ci poruszanie takie podobne do poruszania się przeciętnego człowieka. Powiedz nam, na czym polega jakby tutaj u ciebie kłopot z poruszaniem się? Nie czuję od kolana w dół. W ogóle? W ogóle. Jakbym ci teraz rzucił kamieniem, to byś nic nie czuł? Czułbym. Tak łatwo to się czuł, ale tak jak też butka, to lekko. To naprawdę wyjątkowa sytuacja, że że biegasz, mając ograniczone czucie w nogach. Powiedz nam, Nathan, a czym się jeszcze interesujesz? Sportami walki, piłką nożną. Mhm. Tyle. A sportu walki to masz jakichś ulubionych sportowców? Mhm. Okej. Okay. Trudny wywiad. Jakie masz plany przyszłościowe? Trenować to dalej. A czym się interesujesz poza sportem? I na cyfrach się zatrzymujemy. Jeszcze. No, nie grasz w gry, wszyscy grają w gry. No, to w jakie gry grasz? Okej, okay, akurat Fortnite. Myślałem, że powiesz... Minecrafta też czasami. Myślałem, że powiesz Angry Birds. Ale widzę, że nie. To jest właśnie Nathan i to są te możliwości, które daje Frame Running. Cześć. Wróćmy we śmiech. Przez cały. I to są te możliwości. I to są te drzwi. I to są te mosty.